Słyszeliśmy przed chwilą umowę o współpracy pomiędzy jednym z największych zakładów pracy w Świdnicy, pomiędzy firmą, oddziałem świdnickim firmy Electrolux, a miastem Świdnica. Cały pomysł zrodził się kilka miesięcy temu, kiedy mieliśmy przyjemność, okazję poznać się z panem dyrektorem, który jest nowym szefem zakładu od kilku miesięcy, i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak tak duży zakład, który zatrudnia dzisiaj grubo ponad 1000 osób, w większości mieszkańców Świdnicy, może współuczestniczyć w różnego rodzaju działaniach, w różnego rodzaju imprezach, w różnego rodzaju przedsięwzięciach, jakie mają miejsce na terenie naszego miasta. Kilka tygodni trwało uszczegółowienie, w jakiej sferze Państwo chcieliby działać, jakie mają propozycje. No i doszliśmy właśnie do dnia dzisiejszego, podpisując umowę, która pozwoli na współpracę w kilku takich obszarach. Myślę, że najlepiej, jeśli w szczegółach powie o tym Pan Dyrektor. Ja tylko zaznaczę, że jest to współpraca w sferze edukacji i w sferze działalności społecznej. Chciałam też podkreślić, że nie ograniczamy się jedynie umową. Postanowiliśmy, że jeżeli poza tymi dzisiejszymi zapisami pojawi się jeszcze jakiś inny dobry pomysł, to będziemy go po prostu realizować. Jako ten największy pracodawca czujemy też się w obowiązku, aby gdzieś oprócz tego elementu biznesowego, także element tutaj socjalny oraz element związany z byciem w mieście podkreślić. W związku z tym podjęliśmy tutaj wspólnie działania mające na celu, aby ten temat urzeczywistnić. Określiliśmy pewne miejsca, pewne powierzchnie do współpracy w zakresie edukacji. Są to warsztaty prowadzone w chwili obecnej związane z robotyką. Mamy tutaj roboty, które gdzieś są wpisane w nasz proces produkcyjny. Trochę umiemy je obsługiwać, znamy się na tym, także będziemy mogli się podzielić naszą wiedzą, naszymi tutaj doświadczeniami z młodzieżą świdnicką, być może zainteresować, a też być może wychować sobie przyszłych tutaj pracowników w zakresie robotyki i automatyki. Ponadto też zdajemy sobie sprawę z faktu, produktu, który produkujemy, który jest takim elementem niezbędnym i niejednokrotnie są tutaj w naszym rejonie, w naszej okolicy instytucje, osoby, które gdzieś tam jakieś wsparcie mogą liczyć, i tutaj to są te podstawowe elementy, które w chwili obecnej są zdefiniowane. Liczymy, tak jak pani prezydent wspomniała, że z biegiem czasu ten nasza wspólna jakaś zakres będzie się rozwijał. Tak jak pani prezydent wspomniała, to nie jest to, co w chwili obecnej jest, i to jest zamknięte, jest to element rozwojowy.